Znowu Mirek Maruda nam narzeka, że mu zimno. No, minus 13. Ja jeszcze przeżyję. Mam nadzieję, że dotarłem w dobre miejsce. Choć to raczej nie wskazuje na obecność tutaj bunkra. Zatem pierwszy, że tak powiem, zawód nas spotkał. Jak widać na mapkach, nie ma co w 100% polegać. Zresztą przypomnę osobom, które nie znają jeszcze dobrze realiów gry The Long Dark i udostępnionego przez twórców sandboxa. Są to tylko przykładowe, a w zasadzie przewidywalne miejsca występowania bunkrów. To, że jest on oznaczony na mapce, nie znaczy, że tam rzeczywiście będzie. Mam nadzieję, że uda się tutaj bezpiecznie zejść w dół. Nie chcielibyśmy sobie czegoś zwichnąć, czy też skręcić. Szybko i zgrabnie, niczym kozica. O, a tu jeszcze coś mamy. Już wracamy. Pan truposz. No, batonik nie będzie mu już potrzebny. Na niebie pojawiają się gwiazdy, to znaczy, że trzeba iść gdzieś się schować pod dachem. I znów pytanie do moich widzów. Jak tym razem radzicie przemierzać te mroźne krainy? Czy idziemy z powrotem przez tamę i przez jaskinie, czy odwiedzamy szosę, czy też jak to się tam ta lokacja zwie? Chyba nadmorska szosa. Mirek jeszcze tak bardzo zmęczony nie jest. O, padła już propozycja, idź przez tamę. Tak zatem się stanie. Przeróbmy sobie jeden śpiwór na tkaniny. W międzyczasie jeszcze trzeba coś wypić. I zajmijmy się trochę naszymi ciuszkami. Co tak naprawdę da nam najwięcej? Sweter kiepski. Nawet szkoda czasu go naprawiać. Kalesony to też są te słabsze. Na spodniach więcej nie ugramy. No mówiąc szczerze, kiepsko to wygląda. Dziękuję za podpowiedź. Szkło powiększające, choć tak naprawdę grając w The Long Dark przez tyle godzin jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się skorzystać z niego. Dziesięć godzin nocy, zobaczymy, ile uda nam się przespać. Ustawię 9. Oj, nie ta opcja. Zrobimy 8 i dam odpocznij. Resztę tego czasu spędzimy na
roztopieniu śniegu. Mamy co prawda trochę napojów w puszkach, ale te wolę zostawić na tak zwaną czarną godzinę. Śnieg tylko roztopimy, nie będę już przygotowywał tej wody. Skorzystamy z dobrodziejstwa, jakim są tabletki do uzdatniania wody. ...90% szans na rozpalenie w piecu powinno wystarczyć. Tutaj pytanie na czacie od moich widzów, czy nie przeszkadza mi to, co sobie tam między sobą piszą. Pewnie, że nie. Fajnie, że jesteście. Roztopimy sobie 3 litry. I jeszcze zjemy coś ciepłego. Czas na pomidorową. Mam tylko nadzieję, że informacje, jakie wyświetlają się przy czasie pozostałym do końca ciemności, nie są związane z tym, że mamy jakąś ogromną śnieżycę. Skorzystajmy z tabletek. Jedna tabletka pozwala na uzdatnienie 1 litra wody. Zatem rada dla Was, jeśli zależy Wam na czasie, a jesteście w posiadaniu właśnie takowych tabletek, sporo może pomóc to w naszym przetrwaniu. Dość nietypowo, śniadanie z dwóch dań ma dzisiaj nasz Mirek. Najpierw pomidorowa, teraz mamy wieprzowinkę. Na szczęście ciepłe jedzenie korzystnie wpływa na stan naszego organizmu. Tak myślę, żeby jeszcze skorzystać z kawy, bo czeka nas długa wędrówka. Warto by ją było zatem podgrzać. Oczywiście kubeczek z logiem firmy, która jest wydawcą gry. Taka drobna ciekawostka. Nie wiem, czy jeszcze się uda dołożyć do pieca. Przydałoby się jeszcze trochę wody. No niestety, już nam zgasło. Koło znak zapytania godzin nocy. Zobaczmy, jak to wygląda na zewnątrz. Tragedia. Mgła. Trzeba zatem godzinkę się zdrzemnąć, a w zasadzie po prostu poleżeć. Taka opcja doszła właśnie podczas ostatnich aktualizacji. Dzięki leżeniu nasz bohater nie męczy się, a jednocześnie tak bardzo nie cierpią na tym paski głodu oraz pragnienia. 2 godziny powinno wystarczyć. Mgła, miejmy nadzieję, za nami. I ruszamy w stronę Tamy. Oczywiście osoby oglądające poprzednią, że tak powiem, edycję wyzwań w grze Dolomitark
będą widziały drugi raz to samo. Niestety, tak jak wspominałem na początku dzisiejszego materiału, z pewnych niezależnych za bardzo ode mnie przyczyn przegrałem poprzednią sytuację. Musiałem zostawić grę, nie zdążyłem jej po prostu zapauzować. I Janusz, czyli poprzedni nasz bohater, zamarzł w budce rybackiej, w której spędzał noc, a my tutaj mamy dwa przesympatyczne wilczki, które trzeba będzie jakoś w dyskretny sposób wyminąć. Mamy co prawda niezły zapas amunicji w karabinie, ale ta może nam się przydać jeszcze kiedyś indziej. No niestety, jeden z wilków już na nas biegnie. Ciekawe, czy uda się... No niestety, zobaczcie. Ja to mam jednak pecha. Co to? Jakaś watacha tutaj. Czegoś takiego to dawno nie widziałem. W materiale, w którym omawiałem zmiany w grze, co prawda wspominałem, że zwierzęta pojawiają się w większych grupach. Miałem na myśli, że dotyczyć to będzie głównie jeleni, ale jak widzicie, również i wilki stały się nieco bardziej stadnymi zwierzakami. Mam nadzieję, że idąc przez szczyt tego wzniesienia uda nam się ominąć wilka. Choć nie wiem, czy to przyniesie pozytywny skutek. No niestety wilk cały czas podąża za nami. Trzeba będzie zatem zatrzymać się, przycelować i może chociaż wystrzelić. Wilk nie kwapi się na razie do pogoni za nami. Złudne moje nadzieje. Niestety. Drugi atak wilka. Nasze ubrania są już pewnie w stanie beznadziejnym. Tak też myślałem. Ale nasz bohater na razie nie wymaga interwencji przy użyciu sprzętów medycznych, a ja niespostrzeżenie szedłbym w drogę trzeciemu drapieżnikowi, co pewnie skończyć by się mogło nie najlepiej. Tu mamy wagony. Nie wiem, czy warto będzie ryzykować i schodzić do nich. Choć wilki znajdują się raczej nieco dalej. Jak zwykle w tym miejscu mamy coś do przeszukania. I znowu Mirek zaczyna nam marudzić, że mu zimno. Mamy dwie flary. To jest akurat bardzo dobre znalezisko. I słuchajcie, taka informacja czysto techniczna. Może moi widzowie na streamie nie będą w stanie tego dobrze wyłapać, bo
zarówno nagrywam, jak i streamuję w dość kiepskiej jakości 30 klatek na sekundę, ale w samej grze dość mocno odczułem spadek wydajności. Cały czas mam ustawienia grafiki na maksymalne, tak abyście mogli jak najwięcej szczegółów widzieć, ale momentami wydaje mi się, jakby gra strasznie przycinała. Być może ma na to wpływ aktualizacja, która polepszyła jeszcze jakość tej grafiki, choć po pierwszym uruchomieniu wydawało mi się, że gra działa nawet lepiej. Została bardziej zoptymalizowana. Zobaczymy. Pamiętajmy oczywiście, że gra jest cały czas w fazie Early Access, zatem mają prawo pojawiać się jakieś błędy, czy też nazwijmy to może niedoróbki. Urządzimy sobie mały konkurs, aby rozruszać nieco zgromadzonych widzów na streamie. Pytanie do Was. Które z pokarmów, jakie można znaleźć w grze, daje więcej kalorii? Czy jest to supa pomidorowa, czy wieprzowina w puszce? Na odpowiedzi czekam na czacie. Rozstrzygnięcie konkursu tuż przed wejściem do elektrowni. Kolejny zamarznięty nieszczęśnik. Ten niestety nie miał przy sobie nic cennego. Stan naszego zdrowia niestety nie jest najlepszy, a pamiętajmy, że w budynku elektrowni czeka na nas Fluffy, czyli zamieszkujący ten budynek wilczek, który tak właśnie został nazwany przez społeczność gry The Long Dark. Na imię to trafić możecie w wielu miejscach. Mógłbym zejść tutaj po lewej stronie w dół. Tam zazwyczaj rosną jakieś drzewka potrzebne do wytworzenia łuku. My nie będziemy mieli aż tyle czasu, żeby zajmować się tak zaawansowanym craftingiem. Dlatego odpuszczam to. Trzeba będzie też pozbyć się części rzeczy z naszego ekwipunku. Widzę, że pytanie nieco rozruszało mi widownię. Oczywiście witam tych, którzy dopiero co dołączyli do wspólnej zabawy. A my tu mamy już kolejnego wilka. Gdzie on jest? Tu jest jeleń. No, chodź tu, panie wilczku. Do 3 razy sztuka. Jest. Przykucnijmy, może teraz uda się. No, w końcu. Mięsko warto zabrać. Procent zdrowia. Źle to wygląda. Kilo 30. Mięsa z jelenia. Nie będziemy jednak tracić czasu na pozyskanie go. Zobaczcie, tam kolejny wilk. Coś mi się wydaje, że w trakcie wyzwań. Oj, zobaczcie.
Czyżby aktualizacja gry spowodowała, że nie da się wejść do budynku elektrowni? No to mamy, słuchajcie, spore utrudnienie. Mówiąc szczerze, liczyłem, że się tam zatrzymamy. Nieco poprawimy swój stan zdrowia. A tu lipa. I to potężna. Ruszamy zatem dookoła, przez wszystkie mapy. Z jednej strony to kiepska wiadomość, a z drugiej cieszą się ci, którzy oglądali pierwszą edycję wyzwania na kanale, bo nie będą musieli oglądać drugi raz tego samego. I w tym momencie będę się z wami żegnał. Na dalszą część wyzwania zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się, cześć!